pan? No, brat został rozstrzelany przez Niemców i pomocników ukraińskich. Tak to jest na tablicy napisane. Rozstrzelane przez Niemców i ich pomocników. To się tak nazywało, żeby jakoś ukryć. No i właśnie w nocy wigilijną obok, niedaleko Klewania, 11 km, był naleśniczy wąsik z uroczą żoną i dwiema córeczkami. I służąca była jeszcze. I to wzięli, otoczyli i podpalili, bo budynki tej leśniczówki, to przeważnie oczywiście z drzewa były budowane, podpalili, no i to spalili razem z właścicielem. Wszyscy zginęli? Wszyscy, oczywiście. A obok Klewania, w nadleśnictwie Miłostów, cała rodzina, też w tym samym mniej więcej czasie, ale już nie została spalona, została otoczona, wywleczona. Nadleśniczy nazywał się Stencel. Jego żona akurat była u nas w Klewaniu, u znajomych. I ocalała. A wszystkie córki, on, prawda, i ci, którzy tam służyli, zostali wymordowani. O! Nawet była jedna warszawianka, która przyjechała na okres świąt tamże. Też oczywiście została zamordowana. I to były takie dwa morderstwa, które nam... Ale jeszcze byśmy sobie z tego sprawy nie zdawali. Myśleliśmy, że to jakaś, prawda, lokalna historia, jakaś zemsta, nie zemsta, prawda. I dopiero później, jak żeśmy się zorientowali, natychmiast moja rodzina wyjechała do Równego. Przez pewien czas tam mieszkała i później poprzez Dołbunów i Lwów, prawda, udało się im wyjechać do Generalnej Guberni, jak to się dawniej mówiło. No i w ten sposób, prawda, ocaleli. Ale tak, bezpośrednio świadkiem